Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jestem Michał Rawik, a to jest Don't Starve Shipwrecked Wilson i nowa pora. Nowa pora, nowy sezon, ha, nowe przygody. Nowe przygody i tego, zasadźmy sobie ziarno. Zasadźmy ziarno, tak. Nieważne. Okej, więc proponuję. Wooden flooringi zaczęliśmy powoli ogarniać, żeby nam nie wysiadały te takie pierdoły wszelkiej maści. Proponuję może takową rzecz włożyć tutaj, gdziekolwiek, jakkolwiek, po cokolwiek. Myślę, że zrobimy tak. Zabierzemy sobie dwa monster meaty, zabierzemy sobie dwa suszone monster meaty i wywalimy te tutaj rzeczy tutaj, prawda? I to może zostać jakieś korzonki gdzieś tutaj, nie? Mamy? Mamy! Ślicznie! No, ślicznie! Co to robi? Aha, to jest do jedzenia. Okej, dobra, spoko. Proponowałbym, moi mili państwo, wpaść sobie tu do świnki, zatłuc świnkę, pozbierać muszelki, bo będziemy potrzebowali pewnie na ten sezon monsunowy tej zbrojki chroniącej od zatruć, szczególnie, że tych moskitosów tutaj trochę będzie i trzeba by było chyba wyruszyć na poszukiwania jakiejś nowej wyspy i przede wszystkim na poszukiwania jakiegoś złota, bo generalnie bez złota to jesteśmy w ciemnej dupie. I tak to mniej więcej wygląda, szczerze. Weźmy to ze sobą. To niech się sobie suszy. Tak jest. Czy tu mam miejsce na banany? Nie mam miejsca na banany. To sobie to upieczmy. Dziękuję. Zjedzmy. Kwiatki sobie wywalmy, bo to niech one sobie gniją. Tu mamy jakąś zbrojkę, jakieś kamienie. Nie wiem, po co był mi cutstone. Okej, okay, mamy coś w ciemności, jakieś kamienie, bla bla bla, mamy sobie patyczki. Wygląda na to, że mamy całkiem spoko, tylko nie wiem, po co mi złoto tutaj. Alrighty, ewentualnie jeszcze mógłbym zrobić tak. Jakąś odtrutkę można było zabrać ze sobą, aczkolwiek nie mam chyba nawet z czego jej zrobić, nie? Pozdro. To znaczy, że nie można dać się zatruć, okej. Okay. Jeszcze tylko jedną rzecz bym zrobił, bo w tej porze bardzo fajnie jest korzystać z czegoś takiego, co nazywa się troll... Wy mnie nie straszcie. Troll... net. O właśnie, dwa bambusy, trzy liny. I chyba nawet te dwa bambusy mamy, bo ostatnio... Dokładnie, bardzo fajnie, że je zostawiliśmy ostatnio, że ich nie zużyliśmy, jak tam nagrywanko wszystko nagrywa, tak jest, trzy liny. Bardzo fajnie, tak więc robimy sobie troll net, jak będziemy gdzieś tam pływać i będziemy sobie z tym troll netem kombinować. Jeszcze tu je tylko tak, zostawiłem trawkę i to chyba jest tyle, nie? Jeszcze sobie wezmę ze sobą to, aczkolwiek jeszcze gdzieś tutaj miałem kiedyś, może to to? A, tak, 88, ten drugi spear mi niepotrzebny. No i dobra, i myślę, że tak, zapada sobie zmrok, my bierzemy te sicy, rzucamy sobie sicy gdziekolwiek, ok, zdrowia mamy tak przeciętnie, no i dobra, no i wyruszamy. No fuck, kończy się ten cloth sale. Dobra, olać, nieważne, nie było tematu, prawda. Myślę, że tak, że wpadniemy sobie tutaj, ostatnio zabijaliśmy meduzy, trochę liczę może na tych skoczków, gońców, czy jak zwał, tak zwał. No niestety, ziutków nie ma, to pozabija... So! A ty... Patrz, kurde, cwaniaczku, bijemy się, nie trafiają mnie jeszcze. Okej, okay, ej, ale czemu ty masz tyle ataku, ty mi powiedz, elo? Okej, okay, żaden nie trafia. Ja... O, to mnie ciekawi bardzo w ogóle. Jakie... Z tymi skoczkami, z tymi gońcami... A jednak nie trafią, no dobra. Z tymi gońcami w tym zwykłym Don't Starve'ie jest taki problem. A tutaj... Tutaj wystarczy się trzymać blisko. I trzymasz się blisko i... I patrzysz, czy gdzieś na ciebie nie jest skierowana... Halo, chodź tu. Dobrze, będzie kolejna lodówka, bardzo fajnie. To po prostu sobie na następną wyspę do świnki. Czemu ja w ogóle to noszę, skoro ja nie atakuję meduz? Nieważne. Okej, okay, nice, pięknie. I teraz jeszcze pójdźmy po tamtego jednego. Ziutka, halo. O, dokładnie, super.
Ale mało obrażeń z tej, z tego spira mu zadajemy w ogóle. Co to za jajca? Dup, 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 elo, elo, elo. No, tyle się trzeba było tam naszarpać na tych, na te figury szachowe w zwykłym Dawnstarwie czasami. Tutaj. Panie tam. No dobra, to to sobie od razu zjedzmy, bo to jest spoko. Te girsy bym zostawił, szczególnie, że teraz to mnie mocno ogranicza, bo nie mam totalnie miejsca. Wysiądźmy sobie tutaj, żeby wziąć... To jednak przepłyńmy, bo będzie szybciej. No dobra, czyli tak. Zostawiamy girsy, bo lodówki chyba jeszcze nie jestem w stanie zrobić, nie? Co to? Nie wiem co to. Nieważne. Nieważne, prawda? Tu se weźmy tak. Sidy. Lodówki chyba nie zrobię, bo z czego była lodówka? Icebox. No właśnie, dwie kostki lodu. Tfu, dwie kostki lodu. Dwie kostki lodu. Chyba twojej starej, a nie lodu. Dwie bryłki złota. O, tam mogę zasadzić. To spoko. To spoko. Dwie bryłki złota. I to mnie boli. Okej. Okay. Halo, dzień dobry. Już się przydajesz. Fenomenalnie. Super. Dobra. I sobie zdejmijmy już. No dobrze, to jeszcze sobie zróbmy tutaj jakieś żarełko. Zróbmy tak, tak, tak. Tak. A to wrzućmy do lodówki. Cook. Okej, okej, nice. No to zróbmy tak. To na razie te girsy sobie odłóżmy. Fajnie, że je mamy. Bardzo się przyda to wszystko. Nie mamy muszelek chyba, nie? A mamy 12 muszelek, ej. To easy peasy lemon squeezy. Tylko z czego ja mogę zrobić tą zbroję muszelkową, powiedz mi. Seashell suit. Potrzebujemy dwóch seaweedów. Ej, dobra, to ja proponuję tak. Tak, dup. Czyli potrzebujemy, dobrze ja patrzyłem, jednej liny? Tak, i dwóch tych takich glonopodobnych czychś. To stąd sobie weźmiemy akurat te dwa i popłyniemy akurat do tej wyspy po świnkę. Nie, no spoko, no. Ej, tak całkiem przyzwoicie bym powiedział. Jeszcze nawet jakbym wykombinował jakiś parasol, żeby mieć sobie ze sobą, to to nawet mogę zostawić gdzieś tam. No, to sam mogę zostawić, no trudno, to wydziobią najwyżej. Ja jeszcze bym chciał, kurde, coś takiego jak ten parasol, tylko ja nie wiem, gdzie ja go mogę dorwać. No raczej nie tu, pewnie tu, w survival. Ale nie tropikalny. O, ten, umbrella, ej, też już mogę. Co za dźwięki, ja się jeszcze pytam. Potrzebuję chyba, z tego co widziałem, dwóch pajęczyn i jednego kuperka świni, nie? Weźmy sobie, zróbmy tak, teraz podejdźmy sobie... Tu, no, jelo. No i fajnie, dobra, i bardzo spoko, bo to nas naprawdę będzie bardzo ładnie chronić przed wszelkim deszczem. Chyba nie muszę, zresztą olać, jak coś, to czapkę wezmę. Halo, halo, kolejna pora, no i pięknie, i mamy, a to po co ja to założyłem? Mamy kolejny dzień, zarąbiście, idziemy. W zasadzie płyniemy, po drodze zgarniając tylko dwa glony, płyniemy sobie po świnkę. No i będzie trzeba gdzieś chyba wyruszyć właśnie w poszukiwaniu złotka. W poszukiwaniu złotka, kurde, wszystko za... Aha, nam się łódka rozwala trochę. Trochę słabo to zrobiłem, bo mogłem ją odnowić. Tam mamy jeszcze ten, do odnawiania łódek w domciu. W bazie. Czemu nie mogę ciebie jeszcze zrobić? Aha, bo potrzebuję liny. Czekajcie. Już mogę? Mogę, no i great. I great. Fenomenalnie. No dobrze, to zrobimy teraz tak. A gdzie są te takie naprawdę głębokie wody? To są głębokie wody. Szczerze? Zrobimy tak. Bo bardzo fajne itemki można dorwać właśnie w tej porze roku i w tej poprzedniej. A najlepsze właśnie itemki pływając po takich tych wodach dosyć głębokich. Generalnie im głębsze wody, tym lepsze itemki. I pytanie, jak szybko mi się zapełnia... Aha, tego nie wezmę, tego chcemy uniknąć. Jak szybko mi się zapełnia ta siatka? No, dosyć wolno, więc chyba popłyniemy sobie do tej świnki tak po prostu. Tak myślę, że sobie popłyniemy. Z tą świnką sobie tutaj się pobijemy, poukładamy trochę. I płynę szukając jakby już tej kolejnej nowej wyspy, weźmiemy sobie... popływamy od razu z tą siatką. Dobra. Gdzie jesteś, świnko? A gdzie? Świniaku.
Chodź do mnie, ty świniaku jeden, ty. O. Cześć. No waste my time, ale me friend. Me friend. Siema. Elo. No i jeszcze masz to. No i tak zupełnie na razie czego, jakbym nie miała raz trafić, to weźmy to załóżmy sobie. Halo, cześć, chodź tu. Okej, okay, roz, roz i spieprzamy. Roz, roz. No i pięknie, roz, roz. Świniołak to jest, tak jak te zwykłe, znaczy tak jak te świnie tutaj z Shipwrecked są dosyć trudne do zabicia, jakby na to nie patrzeć. Tak te świniołaki są so fucking easy. Że tak się wyrażę. O, mega łatwe są te świniołaki same w sobie. Aż śmiesznie. Szczerze, weźmy zróbmy jeden taki myk. Na razie czego weźmy o tak. Weźmy sobie, stwórzmy ognisko, do kogo nie stawiajmy. I teraz tak, gdzie bym chciał popłynąć tak szczerze? Ja myślę, że możemy płynąć tutaj. Sobie w dół, w lewo. Jakoś o tak, coś w ten deseń. Myślę, że możemy sobie tak to ogarnąć. Bo chciałbym coś nowego odkryć. Potrzebujemy złota. Oj. I to dosyć mocno potrzebujemy złota, więc no... No, udajemy się w jego poszukiwaniu, tak to ujmę. Tylko nie chciałbym z drugiej strony trafiać na te fale jakoś mocno. Kurde, troszkę nas boli rozwalająca się łódka. No ale dobra, poradzimy jakoś. Jakoś poradzimy. Będzie dobrze, prawda? Tu chyba jakaś tak, beczka z prochem. Okej, okay, sobie przepłyńmy tutaj. Może akurat przy beczce z prochem jakiś fajny item nam do siatki wpadnie? No w ogóle można bardzo fajne itemki tą siatką wyłowić, tylko no jest standardowo dosyć mała szansa na to, więc o tyle ciężko. Szczerze, moglibyśmy poszukać gościa. Aha, w tamtą stronę. Generalnie jak weźmiemy te bąbelki, jakby zinwestigatujemy, to później trzeba chwilę poczekać i tu gdzie się pojawiają następne, one jakby jak te takie kaczuszki skaczą, tam należy płynąć za tym i tam pojawi się kolejna ta taka, kolejne te bąbelki. No i tak generalnie mamy szansę znaleźć wieloryba, który jest dosyć fajną opcją, bo możemy zrobić na przykład z jego tam tłuszczu. Okej, okay, czyli płyniemy tam, tak żeby się na falę nie nadzieć. Taki sobie wdzianko, które, wow, myślałem, że wpadnę w to. Wdzianko, które na przykład ma 100% odporności na przemakanie. Co prawda nie chroni nas przed tymi, przed błyskawicami, wstrząsami elektrycznymi i temu podobnymi. No ale odporność jakoś daje, nie? Gdzie następne? Aha, w tamtą stronę. Fajnie, tu mam rafę koralową. Bardzo brakowało tej rafy. Okej, okay, super. Bardzo tej rafy brakowało, szczególnie w tym sezonie by nam brakowało, bo... No bo... Okej, okay, w tamtą stronę, super. Czyżby już wieloryb? Tak jest, super, cześć wielorybie. Blue whale. Blue whale! Po... Oh fuck, tiger shark. What the fuck, man? Tiger shark się z wielorybem. No nieźle, ej, i tu mamy ten, nie? To generalnie to jest fajne. To. W sumie wszystko, to sobie zjedz. O fuck, i tu stoi. Huuu, spadamy stąd. Ja cię pierdzielę, ale Tiger Shark tak daleko od... Od domu? Wait, toż on ma... Szkoda, że nie pokazuje tego Tiger Sharka. No tu ma bazę, powiedzmy, znaczy dom. I on może wychodzić na... W ogóle on może wychodzić na ląd. Oh fucking shit. Lepiej, żeby on tam sobie po prostu siedział w tym, w tej wodzie. To ja naprawdę byłbym wielce zadowolony. Weźmy na razie, zróbmy tak i może pomyśleć... szczerze, tą rybę możemy wywalić. To mi się wydaje. Dobra, weźmy tak. Tak. Pozbierajmy sobie tutaj te fanty. Czemu ja to mam jeszcze? Aha, bo zabiłem tego świniaka. No dobra. Z tego nie bardzo mam co zrobić. Aha, trzeba generalnie tylko żagiel zamontować. To jeden slot będę miał.
Ja cię pierniczę. Fajnie, bo teraz tak, po kilku dniach ten wieloryb generalnie będzie już taki możliwy do tam rozwalenia go, powiedzmy, to okno puchnie i przyjdziemy i kilka razy go uderzymy, czy tam raz nawet i generalnie... I generalnie ziutek wybuchnie i zostawi nam itemki. Z tym, że no jak ja mam tam podejść, jak tam sobie Tiger Shark siedzi. Muszę wymyślić, jak się z nim bić. W sumie sporo, dosyć sporo przygotowywaliśmy się na Silnado. O, wow, pająk. Teziu, tak. Ja to bym się z tobą nie bił, bo was tam pewnie dużo będzie. No właśnie, tak więc... Jakby do tego Tiger Sharka podejść? A czy z jednej strony wydaje mi się, że generalnie mamy dosyć spore przygotowanie, między innymi ten Cutlass z tego, z miecznika, jest dosyć spoko opcją, dosyć fajnym rozwiązaniem, szczerze, chyba oleja nie będę dokładał, jak coś to wezmę tutaj Minor Height. Jeszcze nie jestem pewny, czy dokładać, czy nie do tego ognia, albo weźmy dołóżmy i to dołóżmy tego właśnie. Elo. Elo, tam są pajęczarze, no tylko pytanie, ile tych pajęczarzy tam jest? Nie chciałbym sprowadzić na siebie zaraz jakieś tutaj pajęczej lawiny, czy innego gunwa, ale no... No dobra, idźmy, chodźmy, zobaczmy. Drugi poziom i pojedyncze gniazdo, nie, tu jeszcze jest gniazdo, spoko, ale widzę, że już są skały z tym. Ze złotem. Bardzo dobrze, tego szukaliśmy. Okej, okay, tutaj jakieś muszelki, plaża. O, plaża i świnka, tu też jest bardzo fajna opcja. Siema świnko, więc nawet możemy rzucić się na te pająki i za chwilę na świniołaka. No dobrze. Wyspa chyba dosyć nieduża, więc... Więc i nie bardzo... Ej, ale zarąbiście, ile tu jest tych do rozkopania? Ej, no fajnie, podoba mi się, nie? Podoba mnie się to. Nawet bardzo. Okidoki. Więc ja bym sobie się pobił z tymi pajęczarzami. Mało tego, ja bym ich rozwalił chyba. W sensie gniazdo bym rozwalił. To mi się wydaje. Elo? Okej. Okay. Okej, okay, dobra, nice. I teraz jednego i drugiego, dziękuję, finiszujemy. Jeszcze dwa miecha. Aha, nie mogę tych. No dobra. Myślę, że tak, rozwalamy sobie ten Spider Den. Teraz idziemy sobie tutaj. Nie potrzebuję do pajęczarzy. Mam dwa gniazda u siebie na wyspie. Do tego mam praktycznie całą wyspę w pajęczarzach tam na dole. Jakby od tej naszej głównej. To też, dobra, szczerze, trzy, jeszcze jeden, jeszcze jedno mięsko, a to na pewno zdobędziemy, no i spoko, dobra, czyli tak, czyli zostaniemy tutaj sobie te, okej, okay, fanty pozbierać, chodź tu, okej, okay, nice, dobrze, zostaniemy sobie tutaj te fanty pozbierać i generalnie... No i generalnie co? I wracamy i kombinujemy, co z tym Tiger Sharkiem robić, bo ja bym bardzo chętnie się dostał i do tego... No i nice. No i nice. Ja bym bardzo chętnie się dostał do tego wieloryba, kiedy już będzie można, że tak powiem. Kiedy on już napuchnie. Ej, cały czas mi gdzieś tutaj, mam wrażenie, lata ten ziutek. Opa! Misplay. A nie zażyj mi, świnko, tego monstermita jeszcze dostaniesz, spokojnie, take it easy. No ale generalnie chyba to przygotowanie jest całkiem niezłe na tego typu walki, więc chyba ten Tiger Shark powinien pęknąć dosyć szybko. Tylko jeszcze nie bardzo wiem, jakiego tych ataków unikać. No ale to spokojnie, take it easy, to ja już się zorientuję, to ja się dowiem. Halo, świnko, czy ty po zmroku jeszcze chodzisz? Synek? Nie, nie chodzisz. No dobra, no nie to nie, no to poradzimy sobie inaczej, prawda? Myślę, że tak, to sobie przemiemy to.
Dzięki temu sobie zbierzemy spider glandy, które są bardziej istotne niż silki. Polecimy sobie tutaj. Zobaczymy, co my tu mamy. Tu generalnie nie mamy nic ciekawego. Tutaj też. No dobra, no. To generalnie chyba wyspa jest dosyć mała, ale najważniejsze jest to, że ma to złoto. Jest skąd brać złoto i jest skąd brać saletrę. Więc bardzo spoko. Brzmiało jak jakieś, nie wiem, grzechotniki. Przejdźmy sobie tutaj. Sprawdźmy, czy tu gdzieś jakiś Tiger Shark nie czyha. Nie, nie ma. Nie ma, no dobrze, no czyli tak. Plan jest taki, że... przez noc chyba lecimy w... fucking shit, znowu jakiś telefon wypadł. Tak, przez noc lecimy, będziemy kopać te złocisze. Inne pierdoły. Czy ja mam coś, co mogę wyrzucić, tak szczerze? Szczerze to nie bardzo. To mogę w teorii zerzeć, tylko to trochę marnotrawstwo, nie? Przed chwilą mówiłem, że jest to dosyć ważne i dlatego to podnoszę, właśnie to wyrzucę, trudno się mówi. Okej, okay. O, wow. Już? Halo, widać mnie. Whee! Ej, mam wrażenie, że cały czas słyszę te jakieś moskity czy coś, a ich nie widzę. Złoto. Okej, okay, wybuchnie? Dziudu, nie wybuchło, no i dobra, no i spoko, i lepiej. Okej, okay. Kamienia też potrzebujemy dosyć dużo, jakby na to nie patrzeć, tak więc bardzo dobrze, bierem wszystko, co wypada. Saletra myślę, że na razie się oleje, bo saletra przede wszystkim będzie potrzebna w tej takiej porze... na razie weźmy normalną. W tej takiej porze suchej, bo wtedy byśmy chcieli te endothermic fire robić. No tak więc cóż, mniej więcej tak. Ej, no i fajnie, bo mamy ice staffa i się zastanawiam, jak ten ice staff na przykład, może kurde właśnie ice staffem się posłużyć w walce z Tiger Sharkiem. Może to by było jakieś takie fajne, ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o właśnie tego Tiger Sharka. Szkoda, że nie mam zaznaczonych, które kamienie są tymi kamieniami ze złotem. I... o, hello there. Hello there. Nie, nie, kopiemy, nie ma mowy. Nie ma mowy, nie ma czasu na zostawianie tego na później. Najpierw, no i jebcie w ryj. No ale dobrze. O ile złoto przytyka gejzer, to może być. Zróbmy tak, pięknie. Idźmy dalej. Powiększmy sobie tutaj minimapę. Alrighty. I generalnie myślę, że teraz możemy sobie pójść tu. To nie są kamienie ze złotem. To też nie, ale ten jest. Dzień dobry. Okej. Dobra, no, czyli myślę, że tak. Możemy zrobić tak, że sobie weźmiemy właśnie tego ice staffa, wyprowadzimy tego gerszarka gdzieś na ląd. Na przykład nawet na ten, skoro się już jakoś tam tych pajęczarzy pozbyliśmy w miarę. To nie byłby to głupi pomysł, żeby wyprowadzić tego gerszarka tutaj. Poszła łopata, tak? A nie stać mnie na to, żeby tą łopatę robić lepszą. No właśnie, więc można było wyprowadzić tutaj i na lądzie go zamrażać, podchodzić, bić go katlasem i uciekać. W sumie mamy jakieś tam elementy, które by nas leczyły w walce z tym ziutkiem. No więc w sumie to nawet nie brzmi tak głupio, jak mogłoby brzmieć. Szczerze, zróbmy tak, bo potrzebuję miejsca na kill off, bo nie mam. No właśnie, dobra, przebijmy się przez to. No i tak to chyba by mniej więcej wyglądało. No spoko, no tego złota trochę niby zebraliśmy, ale i tak mam wrażenie, że jest to zdecydowanie za mało. No dobra, spokojnie. Jak byłem młody, to mi mówili, że nie od razu Rzym zbudowano, prawda? I tego... kłamali. Okej, okay, gejzerek i zero złota. To mnie wkurza, skała ewidentnie widać, że pokryta złotem. Nie ma, co tam? Nie ma, gdzie tam, panie? Dobra, ziomuś, zdejmuj tą czapkę, tylko nie wiem za co. Aha, top hat się skończył. I no ewidentnie nie mam czego wywalić, nie? Szczerze, najemy się tego chyba z suszonego mięcha po prostu. Odnowimy wszystko na max
znaczy sanity na ma, a nie, nawet nie na maxa, to spoko. Spoko by się nie zmarnowało przynajmniej w żadnym stopniu. Strasznie dużo przede wszystkim tych kamieni pozbieraliśmy. To fajnie, tylko że nam przepełniło ekwipunek dosyć mocno. Okej, okay, no nie, kurde, no problemem jest to, że nie bardzo mamy, naprawdę, że nie bardzo mamy miejsce, bo ja bym płynął dalej, już wracać by mi się nie chciało, tak szczerze, znaczy w sensie jeszcze, no bo tak, stąd praktycznie całe złoto zabraliśmy i nie jest go dużo, ono zaraz się skończy, więc ja bym płynął gdzieś dalej, tylko tak, tu nie bardzo, bo tu są rejony tego Tiger Sharka, wydaje mi się, trzeba było płynąć gdzieś w dół. Tu jest jeszcze ta rafa, może tu rafę by obadać. No, może to nie jest głupie w sumie. Kurde, jakim cudem ja tego nie widziałem. Wróć, jeszcze to. Więc... No, w ogóle trzeba by było jakiś ogarnąć większy plecak. Tylko tak, jedyny plecak, jaki można by było w tej chwili ogarnąć, to zapewne byłby ten ze skóry świnek. A propos skóry świni, zapomniałem już. Świnko, cip cip, taś taś. Chodź tu. Świnko, gdzie jesteś? Halo. O, cześć przyjacielu. Jedzenie. 2, 3. Masz. Masz, jedz i ty, grubasie. You okay by me. You're not. Chodź tu. Okej. Spoko, im więcej tego dużego mięsa do wysuszenia, tym lepiej. Tak, trzeba zrobić kolejne suszarki. Suszarki raczej od zamoknięcia nie wysiadają, chyba w tej grze w sumie wszystko jest możliwe. Także powinno być ok. Kurde, nie, no, trzeba by było spadać stąd. Mamy dwie kurze dupki w domu, też mamy dwie kurze dupki. Ciekawe, czy ja z tego jestem w stanie zrobić plecak. No, jeszcze tam niby złoto. No dobra, wyczyśćmy to ze złota całkowicie i wtedy myślę, że będziemy się zbierać. Nie mam podglądu na plecak, kurde, póki nie stoję przy tej maszynie. Nie pamiętam ile, jeżeli 4, to spoko, jak nie wiem, więcej, czytaj 8, to tak troszkę dupa. No dobra, liczmy na to, że 4. To wtedy nawet kosztem spowolnienia chyba trzeba by było wziąć ten duży plecak, albo ten duży plecak po prostu brać wtedy, kiedy wypływamy na dłużej, no bo właśnie, tyle silku się marnuje, gdzieś tam spider glandy. Wydaje mi się, że bone shardy są ważniejsze niż tego typu rzeczy, no więc nie wywalę bone shardów, no. Nie, no dobra, spadamy. No i generalnie już zaraz jakoś na dniach powinno się zacząć przemakanie. Tak więc o to będzie boleć, to sobie od razu zamontujmy. Elo. No i spadamy tak, żeby nie wbić się na... Okej. Jeszcze nie mogę z tobą nic zrobić, okej, dobra, czyli jeszcze kilka dni. Jeszcze tutaj nie ma Tiger Sharka, korzystając z okazji spierdzielamy stąd. Alrighty. Fucking shit, ale tu patrzę, też niezła impreza, niezła impreza. Proszę bardzo, jak to się bawią. W sam raz na Tiger Sharka. On powinien tutaj wpaść i zrobić porządek, to jest zarąbiste. Nawet nie wiem, czy nie podpłynąć kiedyś i nie pozbierać tego gdzieś przy bazie, nie rzucić. Bo byłoby fajne. No i wypadałoby tą łódkę naszą jakoś wzmocnić, w sensie odnowić, bo słabizna trochę, 67 punktów, to dwie fale i porobieni. Jeszcze zastanawiają mnie, no właśnie, siema gitara, Płaszczki! Won! Nie, dobra, spoko. Spoko, jest dobrze, jesteśmy przy bazie, jest nieźle. 52 punkty. Bardzo fajnie, myślę, że pod główienko sobie tutaj wrócimy później. Teraz plan jest taki, zrobić lodówkę.
Czy zrobić Ice Maker, to się tak szczerze zastanawiam. Nie wiem, czy jest mi to jakoś mocno potrzebne. A szczególnie jeżeli chodzi o tą porę monsunową. Jeżeli tu ma zaraz być dosyć wilgotno, tak to ujmijmy. Także tak, robimy najpierw tak. Najpierw skorzystajmy z tego i nawieźmy trawę, bo to jest bardzo przydatne. Nie no, jak piękne. Super, dobra, teraz weźmy tak. Teraz weźmy sobie nasionka. Ale ty nasionka tylko weźmy, a lodówkę zróbmy. Plan jest taki, żeby zrobić lodówkę, czyli gears i ten taki catstone. Wow, nie mamy miejsca. Nie mamy miejsca. No dobra, czyli tak, czyli drewno. Czyli tak. I myślę, że czyli idziemy tutaj i to później podpalimy. Dlaczego podpalimy? Bo chcemy zrobić więcej suszarek. Więcej suszarek to zdecydowanie więcej suszonego mięsa, prawda? Okej, okay, potrzebujemy aż 3 desek, czyli potrzebujemy 3 razy 4, liczmy 12. Żeby nie było, że się nad wynikiem zastanawiam, SMS-a dostałem tam w tle. Tu, dobra. Nie wiem, gdzie mam spira. A, już widzę. Już widzę, no dobra, trochę too late. Okej, okay, jeszcze tam trochę zetnijmy, powiedzmy. Kurde, nie mam slota na pochodnie, no dobra, zaraz się ogarnie. Tu mam spira. Okej, okay, git. Nice. I pozbierajmy to wszystko, proponuję. I zobaczymy, ile ja tego nazbierałem. 10. Powiedzmy, że jeszcze jedno to. Żebym sobie przypadkiem nie ściął. Okej. Okay. No. Bardzo ładnie, fajnie, super. Elo Snake'u. No i dobra, no i to powinno być spoko, bo z tego sobie zrobimy. Znaczy teoretycznie potrzeba nam więcej, ale. Ale powiedzmy, że olać, bo przydałoby się nam więcej wooden flooring. To by nam pozwoliło, dało więcej możliwości, jeżeli chodzi o niezatopienie bazy. Okej, okay, to na razie bym wyrzucił tu, bo tu się nie spali. Zrobiłbym pochodnie. Wziąłbym pochodnie, zdjąłbym. Nie, dobra, muszę w tym. Paliłbym, teraz bym to zdjął. No i ślicznie. Wow, 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 pięknie. Pięknie wyglądasz, taki piromanta. Wow, wow, wow. Okej, okay, dobra. No i generalnie proponuję stąd spadać. Oszczędzimy sobie troszkę ten. Naszą czapunię. Idąc pochodnią. I teraz zróbmy sobie tak. Kurde, nie mam miejsca. Podejdźmy do lodówki. Wrzućmy sobie. Aha. No świetnie, muszę zrobić tak. Koniecznie muszę coś z tego zrobić. Zróbmy tak i wrzućmy banana. Tu wrzućmy tak. Tu tak. Okej, okay. Pochodnie sobie rzućmy na ziemię. Kurde, no i zaczyna się coś tutaj dziać normalnie. Zaczyna się na tyle dziać, że się nie wyrabiam. Weźmy tak. Halo, gro, proszę mi się nie zacinać. Dziękuję. Zróbmy tak i zróbmy tak. 2, 3. Ślicznie. Dobra, bardzo ładnie. Weźmy sobie tutaj te seedy, wrzućmy. Potrzebuję, tak, potrzebuję catstone i gearsy. Mam kilkanaście razy gearsy w skrzynkach. Niedobrze. Catstone, gdzie jesteś? Tu jesteś. Ach, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Gdzie jest lodówka? Tu jest lodówka, dobra. I lecimy sobie z drugim iceboxem. Nice. Teraz będzie trzeba pomyśleć tak. Trzeba będzie wychmienić tak, żeby w jednej lodówce trzymać jakieś jedne rzeczy, w drugiej drugie, żeby to jakoś sensownie wyglądało. To sobie rzućmy na ziemię i tak nic z tym się nie stanie. To sobie weźmy tak. Teraz zróbmy sobie dechy. Elo, mordo. 3. Zróbmy sobie skrzyneczkę. Okej. Okay. No i dobra, no i generalnie tak to by wszystko wyglądało. Ja jakoś posegreguję te rzeczy. Może ogarnę drewno, ale nie obiecuję. No i pomyślę, co z tym Tiger Sharkiem, bo przydałoby mu się spuścić łomot, bo mi się nie podoba, że pływa po mojej wodzie, prawda? No, jasne. Tymczasem, no cóż, do następnego razu. Wpadnijcie na Twitcha, ogarnijcie inne rzeczy na YouTubie i... Dzięki śliczne, cześć.